Społeczny Komitet Obrony Drzew nawiązany w związku z planowaną wycinką drzew w naszym parku miejskim, gdzie niedługo ma się odbyć, no, mają nastąpić pewne zmiany. Tak, internauci poinformowani o tym, że szykuje się właśnie plan wycinania około 162 drzew w zabytkowym parku, skrzyknęli się na forum, bardzo długo rozmawiali o tym. Właściwie nie było osób, które ten fakt by nie poruszył. I tym sposobem 6 kwietnia zorganizowano nieformalne spotkanie pod leśniczówką, gdzie omówiono, jakie kroki należy podjąć, żeby spróbować zatrzymać ten barbarzyński pomysł. Myślimy, że jesteśmy na najlepszej drodze, żeby uzyskać przynajmniej odpowiedzi na najbardziej nurtujące mieszkańców pytania. Przede wszystkim, czy umiejscowienie w tym miejscu tego wszystkiego, co zakłada projekt, jest sensowne i ma rację bytu, czy nie zostały złamane przepisy o ochronie przyrody, bo skoro jest to park założony w 1862 roku, czyli chronią go wszystkie przepisy o zabytku zieleni, a tutaj tak drastyczna wycinka drzew, która, jeżeli się dokona, zachwieje całym ekosystemem tego miejsca. Przede wszystkim ptaki, wiewiórki, to wszystko, na co ludzie jednak zwracają uwagę, jeżeli są w jakiś sposób emocjonalnie związani z przyrodą, z postrzeganiem tego miejsca jako szczególnego, romantycznego. Nie mamy przecież w Grudziądzu takiego dużego skupiska tak zwartych i wysokich drzew, pomijając lasek garnizonowy, który jest na uboczu i nie każdy mieszkaniec ma ochotę. I ludzie skrzyknęli się. Bardzo energicznie. Jakie zainteresowanie akcją? Bo w mediach tutaj elektronicznych głównie, które my szczególnie śledzimy, no dosyć odbiło się to jednak echem, albo może powiedzmy wzmocniło. Tak, jest. Akcja ma, powiem, bardzo serdeczne odbicie, odzew, dlatego że nie spotkaliśmy się z ludźmi na mieście, gdzie zbieramy podpisy, gdzie informujemy ludzi o tym, co się dzieje, co zamierzamy. Nikt nie jest taki, można powiedzieć, nie stoi w opozycji do problemu. Wszyscy są przekonani, że ten park wymaga odświeżenia, wymaga renowacji, wymaga nowych nasadzeń, na pewno tych wszystkich rzeczy, które odświeżą go, bo tam całe lata, można powiedzieć, nikt o tym miejscu szczególnie nie myślał. Natomiast nie budzi ta akcja sprzeciwu. Jest odbierana bardzo pozytywnie. Roznosimy różnego rodzaju małe ulotki. Rowerzyści wymyślili fantastyczne hasło "Adoptuj wiewiórkę", co oznacza, że jeżeli te drzewa zostaną wycięte, to te wiewióreczki gdzieś muszą się podziać, a nie wszyscy może wiedzą, rowerzyści i inni, którzy na spotkaniu byli, powiedzieli, wiewiórka ma 3 razy w roku małe wiewióreczki. Czyli to nie jest rzecz, którą można pominąć w tym całym, że tak powiem, ambarasie. Czy zwracali się Państwo tutaj do władzy miasta ze swoimi przemyśleniami, swoimi obawami o? Tak, został zredagowany list otwarty do pana prezydenta. Ten list wręczono 8 kwietnia. Ten sam list o tej samej treści otrzymała Rada Miasta. I ten sam list złożyliśmy w biurze poselskim pana Dzięcioła. Wszystkich prosimy o wsparcie, ponieważ jest to dobro wspólne, dobro i sprawa wszystkich mieszkańców. Dlatego staramy się dotrzeć wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe. Dzisiaj zostałam zaproszona na spotkanie Ruchu dla Grudziądza, gdzie również uzyskaliśmy zapewnienie i pełne wsparcie, że czynnie włączą się do tej akcji, czyli będą na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim pilotować, monitorować. Już inwestycja jest tutaj przeddzień, że tak powiem, realizacji. Kiedy się zrodził ten pomysł? Bo troszeczkę późno, chociaż nadziei tutaj chyba tracić nie można. Ponieważ ta sprawa nie była tak nagłaśniana, jak społeczeństwo by oczekiwało i można powiedzieć, artykuł Gazety Pomorskiej to tak jak Filip z konopi. Wyskoczyła nagle sensacyjna informacja, 162 drzewa przeznaczone do wycinki. I kiedy dziennikarze indagują urzędników z prośbą, dlaczego taka ilość i tak dalej, otrzymują niezadowalające, wymijające odpowiedzi, bo stwierdzenie nagle, że 166 drzew stoi w kolizji zamierzonej inwestycji albo, że 162 drzewa są chore, jest dla nas mówieniem i mijaniem się z prawdą. Czyli wnioskujecie jednym słowem Państwo tutaj o zmianę, że tak powiem, zmianę planu,
projektowego, który zakłada prawdopodobnie tę wycinkę. Chcemy znaleźć jakiś zdrowy konsensus, chcemy przede wszystkim sprawdzić, czy wszystkie procedury zostały zachowane, czy wszystkie przepisy zostały uszanowane, w tym ten najważniejszy, który mówi o ochronie zabytków zieleni. Jeżeli Urząd Miasta wszystko zrobił tak, jak powinien, nie złamał żadnego przepisu, wtedy należy z mieszkańcami omówić sprawę znalezienia jakiegoś złotego rozwiązania, złotego środka, bo to nie jest tak, że komitet nagle stanął na drodze wielkiej inwestycji, na którą już są pozyskane środki, miasto też 3 miliony ponad musi wyłożyć, tylko są rozwiązania, które zadowolą, można powiedzieć, obie strony, czyli miłośników tego starego, sentymentalnego, pięknego parku. No i właśnie tutaj ta kwestia, bo przepisy przepisami, ale też potrzeby społeczeństwa. Tak, ale te potrzeby należałoby wysłuchać społeczeństwa, bo społeczeństwo ma swoje potrzeby. Chcielibyśmy mieć i pola do gry w bóle, i mini golf, i powiedzmy, i pola, i ścieżki dla łyżworolkowców, i dwa place zabaw. To wszystko prawda. Z tym, że nie można spełnić oczekiwań mieszkańców odnośnie tych oczekiwań kosztem zniszczenia czegoś, co ma 150 lat. To jest za duża cena do zapłacenia. Poza tym pan prezydent dysponuje innymi miejscami, placami i można znaleźć rozwiązanie, gdzie co, w którym miejscu umieścić, i wilk cały i owca.